Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Foundation. Powracamy, żeby rozbudować naszą średniowieczną rakietę. Między innymi zastosowano się do porady, to dobrze. Posebni osadnicy, coś jest nie tak? Powiedz, że czuć złe nastroje, ciche napięcie, twoi ludzie są w rozsypce. Mają wrażenie, że o nich zapomniałeś i czekają, aż to naprawisz. Ale przecież co? Zadowolenie jest dobre. Ale o co chodzi? Minus 10 do zadowolenia, ale dlaczego? Przecież ja o was nie o co chodzi? Wszystko jest dobrze. Bo nie grałem kilka dni, to zapomniałem. Co za grube bulwy, nie? O co wam chodzi? No ale dobra. Ustaliliśmy, że fajnie będzie to wybudować, jak najbardziej. Tylko tutaj tych desek brakuje, bo my zbieraliśmy deski, żeby tam je wysłać, prawda? Bo bardzo ktoś chciał, żebyśmy wysłali te deseczki. Tutaj już robimy ubranka, które sprzedaje. A, tam widzę, z tkaninami jest problem. Tutaj są trzy. Wełna. Też ubrań dużo, tak na dobrą sprawę. No tutaj czekają, prawda? Mają wełnę. Dobra, jest. Raczej sobie tutaj poradzą. Na razie nikogo więcej nowego nie mamy. A, bo to był kupy. A, teraz mamy dwóch kupców, tak na dobrą sprawę. Więc ten hajs to jakoś będzie szedł. No przynajmniej mam taką nadzieję. Szlaki handlowe, bo mamy ten drugi szlak handlowy też. I tam sprzedać, no możemy też sprzedać im beczki. No tutaj przede wszystkim ryby sprzedajemy, nie? No, ustaliłem sobie jakieś rybki, tak, dobra. W każdym razie możemy się już skupić raczej na rozbudowie. No mógłbym zaryzykować, żebyśmy sobie wzięli ten teren. 250 dukatów. I teraz tak, bo też mówiliście, że studnie wypada stawiać, bo oni tam się będą rozwijali, gdzie po prostu mają troszkę lepszą, nazwijmy to, jakość i to jest dość istotne. Bo my mamy tutaj chyba, tak, tu jest jedna studnia, tu jest druga studnia, no to uznajmy, że tutaj bym chciał z trzecią studnią cyk pójść, więc tutaj postawimy. Jeśli chodzi o strefę mieszkalną, to oczywiście tutaj trzeba pójść. Wokół tej studni, prawda? No później tutaj jakoś to się rozwinie i tam mają sobie ludzie gdzieś tutaj mieszkać. I mam nadzieję, że będą to robili. Gra jeszcze jest na promocji, z tego co kojarzę, prawda? Miała być do końca tygodnia raczej. No chyba weszło ostatecznie 25%, jeśli chodzi o te promocje, więc jakby ktoś jeszcze się zastanawiał, no to teraz jest najlepszy moment. Nie wiem, czy to jest najwyższa promocja, jaka kiedykolwiek była na tę grę. Któż to wie. Dobra, zwiększmy sobie prędkość ostatecznie. Tutaj sytuacja, troszkę desek brakuje i tylko tego, tak na dobrą sprawę. Mamy, bo ja mam cały czas ustawione, że musi być 10 narzędzi, więc na razie myślę, że tyle. Kłód się narobiło, jak tutaj, mamy 3 osoby. To ktoś by musiał kłody tutaj naznosić. Tu jest drewno, jeszcze tutaj kazałem kłaść, nie? Tam jest 8. Ale tutaj mamy tragarzy. Coś nowi ludzie nie przychodzą, a tam dopiero właśnie idą. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że coś nowi ludzie nie przychodzą, ale już jedą, spokojnie. Spokojna wasza rozczochrana. No, ewentualnie mógłbym spróbować zrobić jeszcze jeden tartak. No, tartak obok tartaku. Ostatecznie komu to będzie przeszkadzało. A jak go postawimy, to też H1 pies, może być tak. Chociaż czekajcie, nie tu. Da się to przesunąć, czy już w tym momencie jest dupsko tak zwane? No tak, o dobra, mogę. Może jednak tutaj to postawimy, ten tartak. No fajnie, jakby te drogi tam zostawały, nie? Nie chcemy ich usuwać, nie chcemy ich tam blokować przez budynki. Pomyślmy, co ja tu jeszcze mogę. No, urząd rządcy, to by się przydało. Dekoracje, no to też, aczkolwiek nie jest to aż tak istotne na ten moment. Tawerna, podatki młynarskie. Ściana tawerny, przywilej, dobra reputacja, nowy przywilej ignorują, czy nie, to takie mech. Jak na dobrą sprawę właśnie, bo mieliśmy jeszcze z tawerną, nowy osadnik prosi o audiencję. Dawaj tu jeden z drugim, chodźcie do mnie, chodźcie kurde. Dobra, w każdym razie, no to tawerna, jak tutaj, jeśli uznajemy, że się rozbudujemy, to rzeczywiście tak na środku, może między tymi budynkami postawimy tawernę. I gdzież ona będzie? Ślepy jestem. Tawerna? Where tawerna? Tutaj tawerna. Bo nie budowałem tawerny, prawda? Tu jest przecież. To już jest tawerna, pewnie, że jest.
Tylko ja ją zatrzymałem. Proszę nie zatrzymywać tej tawerny. Niech już się robi. 60 desek tutaj będzie potrzebny. I 4 barmanów może być. Normalnie dostawali te takie zwykły alkohol, który my tutaj możemy też tworzyć, ale najpierw niech to wybudują. A właśnie, jest. Dobrze, na to jeszcze nie patrzyliśmy. Jest nasz potężny dwór królewski, który kiedyś odleci, bo tutaj poborca podatkowy pracuje. On kiedyś odleci z wszystkimi pieniędzmi, które ten poborca podatkowy tutaj przetrzymuje tak naprawdę. I tyle widzieli, kurde, zapasy. Jak my tutaj stoimy w ogóle z jagodami? Bo ja widzę, że bardzo dużo jagód mamy. Szlaki handlowe, jagody. No powyżej 30 ma sprzedawać, ale może chłop nie chce. No niby w tym pierwszym szlaku handlowym możemy sprzedawać jagody. A na pewno siedzą, no siedzą. Chociaż siedzi ich 60 tylko. Tutaj. Tutaj ponad 100 jest. W tranzyt 38 przenoszą, no dobra. Niech przenoszą w takim wypadku. Okej, okay, no ale my się skupiamy na tym, żeby to wszystko jeszcze bardziej rozwinąć. No chciałbym te farmy pszenicy też. I co, uznajemy, że tutaj raczej. Nie wiem, czy ja coś mówiłem w poprzednim filmie, jak to planuję zrobić, te farmy pszenicy. Obstawiam, że tak, a teraz już nie pamiętam. Ale uznajmy, że tak na uboczu będą takie rzeczy, jak jakieś hodowle, czy farmy pszenicy. To możemy trzasnąć, tylko... Może być problem, oni będą chcieli tych drzew się pozbyć. I w sumie to moglibyśmy zrobić, stawiając obóz drwali tutaj. Niech powycinają te drzewka. Bo raczej mamy ustawione pozyskiwanie. Tak, tutaj jest pozyskiwanie, więc git. Jeśli chodzi o naszych potężnych pracowników. Praca. No trochę bezrobotnych mamy. Całych 4 bezrobotnych. No wiadomo, jak zrobią tawernę, ktoś musi zostać barmanem, to musimy zrobić nowych plebejuszy. No to. Ciups. Na razie może 2 osoby. Ciups. Potem było też pytanie, już po raz kolejny oczywiście, czy będę nazywał tutaj ludzi w tej wiosce. Nie, bo za często tu ludzie będą przychodzili. My w każdym odcinku będziemy mieli pewnie tak z 20 nowych osób. Jakbym miał to nazywać w trakcie, to by było tyle do wycinania od momentu, jak ja tam szukam, nazywam i tak dalej, że nie ma to sensu. No a też... no nie ma to sensu. Za dużo. Jakby to było jednorazowo, że na początku serii i tyle i ten, to no spoko. No ale tutaj mamy ciągle nowych ludzi. Już mamy ponad 60 osób teraz, nie? Już tutaj ktoś nowy dochodzi. Więc to będzie zajmować... Tak jakoś niewygodnie dzisiaj siedzę. Dobra. Mam nadzieję, że będzie lepiej teraz. I chaty kamieniarza wypadałoby zrobić, bo nie zrobiłem, prawda? Nie, zrobiłem już chatę kamieniarza, a pracuję już tam, dobra. Widać, że nie grałem kilka dni, nie? Już zapomniałem, co tu zrobiłem. Ale mamy tego rzeźnika pięknego, prawda? Który tam masuje to mięsko, możemy pooglądać go przez okno. Siema, siema. Mięsko masowane. Później tutaj będzie ciopane, czy już było ciopane? I jakie kiełbachy już tu leżą, nie? To jaka wielka paruwa. Ale... Jak zrobię te tawerny, co oni tam potrzebują jeszcze do szczęścia? Dużo desek. Dużo narzędzi, więc... wypadałoby zrobić wszystko, żebyśmy też sami produkowali narzędzia, ale żeby to zrobić, to my potrzebujemy kliknąć odpowiednią zakładkę przede wszystkim, bo tak to my będziemy do jutra siedzieli. Boże Święty, tutaj to jest, dobra. Tu. Wytwarzanie narzędzi. Wytwarza jeden węgiel w zamian za drewno, wytwarza żelazo w zamian za węgiel, wytwarza narzędzia w zamian za węgiel i żelazo. Jeszcze musimy żelazo i węgiel w takim razie ogarnąć, ale tutaj ogólnie jest potrzebny dobrobyt 75 w momencie, kiedy mamy 67, czyli wypadałoby coś jeszcze pobudować. No, możemy odblokować dekoracje, chociaż widzę, że hajsu mało. W sumie nie, tak nie spojrzałem, jak my tutaj... Duże minusy do popularności weszły z podatków. No bo tutaj chłopów mocno opodatkowałem, tak na dobrą sprawę. Oj, przepraszam. Ten miesiąc na razie jesteśmy na minusie. No ogólnie wypadałoby coś zrobić, żeby więcej, tak na dobrą sprawę, zarabiać. Tutaj jakieś deko. Dużo dekoracji. To wszystko idzie w piękno. Wytworny łuk. Tego nie zbudujemy. Wysoki sztandar. Pokażcie mi. No wysoki sztandar, ale on za wysoki to on nie jest. Rozumiem, że z niczym go tak nie połączę, ani nic. A co mi taki wysoki sztandar? Ktoś ma jakiś pomysł, co możemy z nim zrobić? Dobra,
No tutaj mamy w teorii rynek. Zróbmy na razie tutaj wysoki standard. Chociaż zwiększa atrakcyjność okolicy, więc no bardziej to by się przydało im tutaj gdzieś walnąć ten wysoki sztandar. Tutaj dostaniecie, nie? Tej przybudówce. Albo tu w sumie przed. Dobra, budujemy. Coś tu można z nim zrobić, a statycznie nie za bardzo. No dobra. No to taki o, jest sobie sztandarek. Jak tutaj ogólnie sytuacja, strefa mieszkalna? No tu jest średni, tu jest bardzo wysoko, tutaj bardzo ludzie chcą mieszkać, tu jest niski. Więc trzeba będzie im tam pobudować. Mówiliście, że rynki to lepiej zawsze robić w jednym miejscu. No z hajsem jest słabo u nas, żebyśmy tak sobie... No tu jakieś kwiatki mogę porobić, ale też takie przy studni zrobię kwiatki, na przykład buduj, o. Trzeba będzie to odpowiednio rozwinąć, jak najbardziej. Handlarze tam chodzą, widzę, że idą nowe osoby. Dobra, no to my w tym momencie zwiększymy prędkość, skupimy się na tym, żeby tawerna już na 100% powstała, ale też tutaj tyle desek potrzeba. Ale już nam się zwiększyła ilość desek, a przede wszystkim, cyk, tutaj, chcemy więcej desek, to niech tam pracują ciężko, nie? Cyk, cyk, dobra. Teraz tak, postawili już to? Nie, to czeka na budowniczego. To jest może też kwestia, ile mam budowniczych? Mam 3. No niby mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że potrzebny nam drugi cech budowniczych, który moglibyśmy równie dobrze postawić. Ostatecznie tu jest spoko przy tych surowcach wszystkich, nie? Nie jest jakiś problem, to tu może postawimy drugi cech budowniczych. To się nie buduje ostatecznie, nie? Więc cyk, cyk, cyk. Kolejne osoby sobie idą tutaj budować. Mam nadzieję, że dzięki temu to nam troszkę pomoże. Czyli no... Z kładami i z drewnem może być problem, ale tutaj jeszcze to wytniemy. Mogą to nosić zawsze tu, to nie jest aż tak daleko, prawda? Zwykłego kamienia już jest w brud. Trochę gładkiego kamienia się narobiło. I w teorii, co tu potrzebowało gładkiego kamienia? Chyba to. Wytworny łuk. O, i tu już trzeba planować jakieś ładne rzeczy, nie? Taki jakiś ogródek na przykład. Widzę, że tu się ktoś zaczął... Na taki ogród zaplanować z tym wytwornym łukiem, no bo co innego tu można zrobić? O, lepsze domy się robią. No chyba, że taki na ścieżce wytworny łuk będzie. Zobaczmy, jakby to się prezentuje. A, ja to mogę powiększyć. A, nie, to tak brzydko. To taki może być, buduj. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z hajsami jest problem, widzę. No i to dość poważny problem. Czy możemy coś... No tutaj mają ubrania. Już nie za bardzo wiem, co ja mógłbym jeszcze im dać na ten moment na sprzedaż, żeby oni nam więcej hajsu tutaj... No tutaj mamy sprzedawanie, ale artykuły... To my już tam mamy i to nic więcej nie jest, nie? To bym chciał zamknąć. Co ja tam mogę wam jeszcze sprzedawać? Przedmioty i świece. No ale dobra, jak możemy zrobić takie jedno konkretne miejsce na jakiś nowy rynek. Co już tu się drokur? Stój. Dobra, mamy trochę nowych osób. No to najważniejsza rzecz. A, bo ja zrobiłem plebejuszów. O, jest jakiś bezrobotny plebejusz. Dobra, to ty będziesz tu, ty tutaj, tak? To chodź, ciebie też tu dorzucimy. I ty chyba byłeś budowniczym? Tak, budowniczym. To tu zaraz jakiegoś chłopa znajdziemy. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Pracują, pracują ciężko. No to możemy tu pobudować jeszcze jakiś rynek. A, jak to jest zrobione, to musimy to produkować. Czyli musimy browar berry zbudować. Co ja tu poszedłem w to? W kamienną chatę. No to taka drewniana chata w takim wypadku, no w takim małym, niby to mogę... What? Widzieliście? Przez chwilę było takie jakby spłaszczone. Kurde, jak ja to zrobiłem, że było takie spłaszczone? Ja nie twierdzę, że to by się wybudowało, a... O, co tu się stało? Ej, ja to chcę. Dobra, psujemy grę. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zbudować coś, co będzie zepsute. Mogę tu kom... A to będzie leżało!
Dobra, leżący budynek będzie. Przepraszam, muszę. Wejście dla służby. O nie, zrobimy wejście dla służby. A wejście dla ludzi? W teorii mogę tak Przepraszam, muszę. Będą wrota do innego wymiaru. I tutaj mają ludzie stać przy tych wrotach do innego wymiaru. Byczułki tam dostaniecie przy studni. Dobra, ja to zbuduję, bo ja chcę zobaczyć, co tu się wydarzy. Teraz nam gry wywali albo coś. Wszystko jest możliwe. No i coś takiego powstało, ale skoro tu się droga zrobiła, to znaczy, że oni tędy nie przechodzą, tak? To trochę syfiasty ten łuk, oszukany jakiś. Szkoda, że tędy nie przechodzą. No, ale jest łuk, prawda? Tam już sobie ludzie mieszkają. No, musimy zrobić wszystko, żeby ludzie... No 5 jeszcze tych punktów dobrobytu wypadałoby zwiększyć, więc ja pobuduję te rynki. Dobra, chodźcie, grę bulwy, zapraszam. Pobudujemy sobie tu jeszcze rynki. A tu już się budują frajery. A tutaj myślę, że zbudujemy dodatkowe rynki. Rynek. Zrobimy stoicho z jedzeniem. Cyk. To może na pauzie zrobię, bo ja widzę, że już kolejne domy tu powstają. I tak, ja wiem, buduję brzydko, będzie wszystko ładnie równe i nikogo to nie interesuje, żeby takie brzydkie rzeczy były jak równość. Ale no, trzeba. Trzeba? Nie trzeba, ale chcemy. Dobra, i tu chcemy tak. I tu chcemy tak już na przyszłość. Na razie 2 na przykład. Wiesz, no ten dom jak tu powstanie. No ale tutaj będą sobie przełazili, nie? Namiociki. Cyk. Tu może być niemiecki namiot. Cyk. Tu może być czerwony namiot. A tutaj po bokach, ale nie w tę stronę. A, bo ja tu źle zrobiłem. Tutaj biały namiot. A to ja bym chciał... Obrócić bym chciał. Dziękuję. I biały namiot. Okej. Okay. I tak to się prezentuje. No, taki akwen. Dobra, może ja to wszystko poprzesuwam jednak. Bo taki akwen. W sumie taki rynek. I zawsze takie te są, nie? To tu to zbudujemy. Nie. Całość bym przesunął. Wokół tego to zrobimy. O. To by... Zostań tam. To będzie lepsze rozwiązanie moim zdaniem. Jak będzie to wszystko w jednym miejscu sobie stało. Tak. Karykaturuję muzyczkę. Dobra, coś takiego. No dobra, to trochę jest brzydkie to tu. Musimy to ustawić. O, coś takiego zrobimy. Teraz możemy... A kto mi zabroni? Pieniądze mi zabronią. A, już widzę, że im pieniądze zabronią. A mogę to... Nie chcę kasować zmian. Mogę to jakoś zapisać, że chciałbym to w przyszłości... Czy muszę tu siedzieć teraz i czekać na to, czy to tu będzie. Dobra, to tu będzie chyba, tak? No, to kiedyś, jak już będę miał hajs, to zaakceptujemy te budowy, ale... Mam nadzieję, że tu się nam domy nie wrąbią, bo to będzie najgorsza rzecz na świecie, jak nam się domy wrąbią. Brak surowców. Zaczyna się robić problem z drewnem, ale ja tutaj zrobiłem o. I jak mogę, bezrobotnych chętnie dorzucę, więc jest sprawa rozwiązana. Na razie damy 2 rolników. Wyznacz pole. No właśnie, tam się nie podoba. Więc tutaj będzie pole. Nie wiem też, czy jest jakiś konkretny rozmiar, jaki to pole powinno mieć. To już totalnie nie ma znaczenia. Uznajmy, że coś takiego tu zrobimy z tego pola. No, osobny magazyn, bo to w magazynie raczej pszenica będzie leżała, czy nie? Pszenica będzie leżała od razu w spichlerzu? Pszenica będzie leżała w spichlerzu, dobra. Więc, spichlerz to tu możemy postawić. Może być taki na przykład, w takim kierunku odwrócony. Dobra, kurczę, nie patrzyłem, czy nam skoczył hajs i teraz zaczął spadać, ale raczej... podatki jeszcze bardziej... No nie, no ta popularność jest za niska ostatecznie, te podatki tutaj nas dojeżdżają. To już nie ma sensu. To musimy tak zostać przy tym, co jest, na dobrą sprawę.
i po prostu czekać i sprzedawać. O, i najwięcej ludzi będzie, to więcej z podatku będziemy ciągnąć, prawda? Wszyscy wiemy, jak to działa. No te domy tu mnie trochę przerażają, no właśnie, ten już tak wchodzi nam w to majestatyczne piękno, które tu zbudowałem. Trzy osoby zapraszamy, dobra, dzięki. Imigracja średnia, czy już mniej ludzi chce do nas w ogóle przychodzić. Pszeniczkę będziecie mieli, no co wam się nie... Co? Ja nie wiem, co się ludziom nie podoba tam, no. A właśnie, jak nam dziwny budynek powstał. Jest piękny budynek. Piwowar, ale to musi być plebejusz. Rozumiem, że na razie... A nie, mamy jakichś bezrobotnych niby, tak? No to tutaj... Pyk, jesteś plebejusz. To zapraszamy, będziesz piwowarem w tym momencie. Chętnie zobaczę, jak pracujesz. Czekajcie, piwowar. Śledź osadnika. Śledzimy ją? Ona stoi na razie w nieskończonym domu. Dobra, idzie. Ty jesteś piwowar na pewno? Jak ty jesteś piwowar, to gdzie ty idziesz? O, czemu ty tak poszłaś? A nie, ona tu idzie. A, no dobra, wzięłaś te jagódki. Okej. No tak, bo ty potrzebujesz jagódek. No sobie może bliżej byśmy postawili jeszcze spichlerz, gdzie byłyby jagody i woda. I ona idzie tu. Uwaga. Pracujesz? Niby pracuje. No podatki jej się nie podobają. Ja zdaję sobie sprawę. Spichlerz wybudowano. Dziękuję bardzo. No ten spichlerz to jest spichlerz taki typowo pod zboże, później pod mąkę i na końcu pod pod piwo niekoniecznie i na końcu pod chleb. I teraz ja bym chciał dwie osoby dorzucić do tematu. Dobra. No na razie jeszcze nie mam aż tak co tam do roboty, ale nie, jeszcze więcej niby chcieli. Kurczę, mogę zaznaczyć całość? Bo tutaj taki kijek jest jakby, który teraz nie istnieje nagle. O, może jak ten kijek, o właśnie. A teraz całość mogę przesunąć. To może bardziej, o, w tym kierunku. Myślę, że tu byłoby dobrze, tylko no nie stać mnie na ten moment, żeby coś z tym... Znaczy, w teorii mnie stać, bo ja mogę powiedzieć, że mają dać mi hajs. Ponad 200 hajsu, ale minus 30% do zadowolenia nam skoczy. Dobrze. Pieniądze mi dawać. Buduj, no. I teraz taki ryneczek tu sobie zbudujemy piękny. Wiadomo, to jest niefajnie, prawda? Ale to nam będzie rosło do góry, no bo ogólnie to tragedii nie ma. Bo to minus 30% to już zaczyna spadać, więc... Czasami trzeba, prawda, ściągnąć ludzi jakieś większe podatki, powiedzieć, dawać pieniądze w tej chwili i wszystko jest dobrze. Ale to jest piękne. Wspaniały budynek mi tutaj się zrobił. Wspaniały. Nowy osadnik, tylko jeden. Trochę słabo. No ale dobra, jest pszenica. To możemy powoli myśleć o tym, żeby zrobić młyn. No tak jak mówię, tyle pszenicy, to ja nie wiem, jak tutaj działa to, na ile mi to starczy, ile młynów, tak jak w twierdzy, ile młynów na farm pszenicy, później ile... Ej, czekaj, co ty tak dziwnie się zbudowałeś? Ja tak nie chcę, to mi się troszkę dalej zbuduj. Dobra. Żeby ta droga nie była zablokowana w żadnym wypadku, bo tego byśmy po prostu nie chcieli. Takich rzeczy nie potrzebujemy. No, ale no tutaj nam się rozwinęły te domy. Jak spojrzymy na strefę mieszkalną, to tutaj jest bardzo wysoko, prawda? Tu jest nisko, ale tam to się ogarnie. Mają studnie. Tu jest wysoko niby też. Albo wokół tego pewnie. No to możemy to rozwinąć jeszcze bardziej, proszę. No i całkiem to wygląda, moim zdaniem. Aha, tutaj już wszystko wycięte. Nie, no czy to możecie wyciąć, panowie? Przepraszam bardzo, to jest zaznaczone, że jest do pozyskiwania, czy nie?
czy uznałem, że jak to jest... A, bo to jest strefa... A, jak jest strefa łowów, to ona jest silniejsza. No to ich zostawię jak na wypadek kupna tej części, ale z tym się wstrzymamy. To, co mamy, musi nam w zupełności wystarczyć. Zwiększę prędkość. Dobra, tam krzyczą, że przez to, że niskie te, to ludzie chcą odchodzić. Nikt nie odejdzie. Nikt nie odejdzie. Spokojnie, wszystko jest dobrze. Pytanie dnia. No mamy już to, więc ludzie tu powinni pracować, chociaż jest frekwencja 0 na 0. Czyżby coś było nie tak z tym budynkiem? Chociaż tutaj jest nic do zgłoszenia. A mam 12. Czemu nikt nie korzysta z tego budynku? Czemu jest frekwencja 0 na 0? Czyżby to popsuło? No ale czemu? To jest może być jako osobny budynek ostatecznie. No, trzeba mnie to przypilnować, zobaczyć, czy tutaj ludzie będą przychodzili później, bo nic nie zużyto w tym tygodniu. Troszkę mnie to martwi. Może przez to, że ja tak to zbudowałem, to... Ale no, ostatecznie oni tu mają przychodzić. Czekajcie. No, wejście witające, wejście dla ludzi jest. Mogę wam... Wątpię, żeby było jakieś zbugowane to wejście. No, ale na wszelki wypadek... Nie, zrobię jedno, na wszelki wypadek dodatkowe. No bo to jest aż dziwne. Postawiłem tawernę, a tam nikt do niej nie chodzi. A wątpię, żeby to było jakoś, że tam oni dopiero kiedyś pójdą do niej. Nic nie zużyto, frekwencja 0 na 0. Może to zbugowałem, ale w teorii mogło to być jako osobny budynek. Porada dodatkowe podatki? Nie. Poradzę sobie sam. Żadnych dodatkowych podatków. Ja naprawdę nic tutaj złego nie będę robił moim poddanym. Chcemy trzeciego rolnika. W młynie chcemy dwóch młynarzy. Dobra. I tam ustaliliśmy, że tak. Tylko no ostatni zasób. A nie wiem, może więcej zboża niech tam siedzi. Zobaczymy, ile tam w ogóle może. Znaczy no zmieścić się może łącznie 400, ale no to z tym zbożem może być największy problem. Tak na dobrą sprawę. I... No zrobili już te drugie drzwi. Frekwencja 0. No nie, posiedzimy, popatrzymy. No ja już tutaj nic nie muszę robić przecież z tym. No bar, sprzedaje mieszkańcom produkty typu tawerna, to jest. Salon, wymagany do powitania patronów w tawernie, to jest co innego zupełnie. Moim zdaniem. Ale mogę to postawić, no dobra, spróbujmy to postawić jako osobny budynek. O, obrócimy to. Tutaj jakieś przejście dla służby też zrobimy z tyłu. Dobra. I to zbudujemy. No i zobaczymy, co się stanie. Na dobrą sprawę. Dwa domki. No tutaj już ładnie to wygląda. Wiadomo, no tu jeszcze będę potrzebował ludzi. Mam jednego bezrobotnego, więc raczej wykorzystamy go na coś innego, ale już mogę wybrać, że przypisz zasób. Ej, ale ja. Czy ja zrobiłem same? Przecież ja miałem takie zrobić też, gdzie się sprzedaje. Nie zrobiłem? A, tutaj są, dobra. No to tak, tu możemy... Mamy w ogóle mięso? No trochę mamy. No ale dobra, tu możemy jagody, tu możemy... Widzę, że z rybami jest problem ryby. Tu może będzie chleb. Tu będą ubrania. A tu będą przedmioty codziennego użytku. Tam kiedyś coś, prawda? Więc to już możemy sobie ustalić. Z rybami problem. To znaczy, no możemy zrobić więcej chatek rybaka. To nie jest jakiś wielki problem, prawda? Nawet dwie. Dobra. Tam se łowi. Ciup. No to dwie dodatkowe chaty rybaka. O, stójcie. Dobra, zapraszam was do mojej wiochy.
przydacie mi się zdecydowanie. No i tutaj oczywiście jeszcze przyda się piekarnia przy owieczkach. Cyk, buduj, dobra. Będzie piekarnia, a biorąc pod uwagę wszystko, to ja mógłbym też już ustalić, że szlaki handlowe, gdzie są narzędzia. Przy narzędziach mogę powiedzieć, że 20 narzędzi chciałbym mieć zawsze. No to więcej hajsu będziemy wydawać, bo na razie kupujemy od pana handlarza. Co do żelaza i do węgla i tak dalej, to jak dobrze pamiętam, po prostu musimy jakoś zbadać te skały i tam będzie powiedziane, że a tutaj jest żelazo, a tutaj jest węgiel. Ale już tak pi razy drzwi pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale na 99% chodzi o te skały. Że w nich tam trzeba jakoś szukać, tylko też już nie pamiętam jak. Mówiąc całkiem szczerze. No, ale to całkiem spoko. Tutaj jakoś byśmy to rozwinęli. Wokół tego jeszcze więcej domów postawili. Myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni ostatecznie, nie? Tak mi się wydaje, że to się będzie dobrze prezentowało. Dobra, co do budynków, bo w sumie zapomniałem, że tutaj jest taki fajny. Barman, rolnik, dobra, to jeden rolnik dodatkowy poprosimy. Rzeźnik, a no bo z tym ścikami dalej jest problem. Handlarz. No dobra, idźmy we wszystkich handlarzy możliwych. To nam nie pykło. Cyk, dobra. Miejsce w pracy w budowie. Handlarz. Już nie mamy więcej. Okej. Poczekamy, no ale będą mieli co robić przynajmniej tutaj. Ludzie może wtedy nie będą chodzili też głodni, bo tam mówiliście, że jak będą tak porozwalane te ryneczki, to oni będą chodzili głodni, bo pójdą gdzieś, gdzie nie ma i wtedy nie pójdą po inne jedzonko, tylko już uznają, że nie ma i koniec. A tak jak jest przy sobie, no to jak z jednego nie skorzystają, to do drugiego pójdą. Miejmy nadzieję. Pani udaje, że pracuje. Bardzo pięknie. Dobra, widzicie, i zadowolenie nam skoczyło, więc nie ma problemu z tym, że tam gdzieś podatki były pobierane kiedyś, coś. Jakoś, prawda? I mówiliście, że na tej osobnej wyspie mam zbudować zamek na przykład. Mówicie o tej wyspie na przykład? No bo to w sumie jest jedyna wyspa, nie? To raczej o to chodzi. O te właściwie. No chyba, że na tej malutkiej wysepce mam coś zbudować. No ale albo tutaj taka super zalesiona jest jeszcze. Ale obstawiam, że raczej o tamto wam chodzi. Albo tutaj też, nie? No tutaj taki dążon jakiś zrobić. Co tu się dzieje? Poprawa stosunków. Poproszę pomoc starszyznę. Dobra, poproszę o pomoc starszyznę. Kwitnący poziom osiągnięty. Poprawa stosunków handlowych. Dobra. Mam już dobry dobrobyt i mogę odblokować wytwarzanie narzędzi. Poproszę. Nawet nie spojrzałem, ile to kosztuje. A później produkcja piwa, o, naczynia codziennego użytku. Targowisko luksusowe. Sprzedaję mieszkańcom produkty typu luksusy i luksusowe jedzenie. Luksusowego jedzenia się zachciało grubym bulwom. No, to nieźle. I dalej nie mam edyktów, a one też tutaj są gdzieś do odblokowania, jak się nie mylę. Tutaj. Wynagrodzenie w ramach umowy. I później tu jeszcze są. A czemu to jest zablokowane? A, urząd rządcy. To musimy najpierw zrobić. Bez imię nie stać nawet na to. Więcej ludzi. Więcej podatku trzeba pobierać. Dobra, co ja tam odblokowałem? Już zapomniałem. A właśnie, chata węglarza, huta żelaza, kowal. A, wytwarza węgiel w zamian za... No tak. No to tu przy leśniku chatę węglarza. Komu to by przeszkadzało? Komu, bo idę do domu. O, tutaj? No kiedyś to zbudujemy. Prawda? Kiedyś na pewno nam się uda to zbudować. Ale ogólnie to jestem dumny z tego, że wymyśliłem coś takiego w ogóle. Wiem, że powiedziesz, że to nie jest piękne, ale jak na moje umiejętności, to jest naprawdę piękne. Jakbym miał więcej hajsu, to jeszcze bardziej bym tutaj jakieś dekoracje porobił i w ogóle byłoby cudownie. Prawda, oni jeszcze piekarnie budują, co prawda, no wszystko już mają, tylko muszą przyjść i młotkiem walnąć 3 razy. A, wodę wy chcecie, to wypadałoby też tutaj studnie wam trzasnąć. No tutaj może być studnia, ty tam potrzebujesz też w sumie, czy nie?
się chyba nic nie dowiemy. No, ale będzie chleb, prawda? Tutaj mogą wtedy już tą drogą bez problemu donieść. No szkoda tego łuku, ale już na to nie poradzimy nic, że tak wyszło jak wyszło. A właśnie, tutaj bezrobotny to zapraszam. Tutaj bezrobotny to zapraszam. Ale. Po co, panie lutelku, tyle klikanka? Cyku. Dobra, to już wszystko działa. Piekarnia wybudowano. Idzie tam jakiś, widzę, nowy człowiek, nawet dwóch chyba. Na razie nikogo nie przydzielimy, bo to musi być... A, bo to musi być plebejusz. To poczekam na tych nowych, może. Nie wiem czemu. Chciałem spojrzeć w komorę, spojrzałem gdzieś tam na drzwi moje. Jesteście tam teraz, moi drodzy. Stoicie obok. Mąki w ogóle jeszcze nie ma? Coś słaba z tą mąką, mówicie? Co tu siedzi? Nie no, mąka siedzi. O, tu nie jest doniesiona do budynku jeszcze. Jakiś taki żółtawy ten, znaczy taki zielonawy bardziej, zielonkawy, nie? Ten chleb troszeczkę. No, niby żółty, ale trochę taki zielonkawy. Nowe osoby, zapraszamy. Dwie panie, to dwie panie będą tutaj paniami piekarkami, jak w twierdzy, prawda? Wszyscy wiemy. Dobra, to muszę je awansować. Praca. Bezrobotny. Każdy, kto jest bezrobotny, od teraz awansuje u mnie. Plebejusze są bezrobotni u mnie. Tak to u mnie jest, dobra. Tu i tu. Dwie osoby będą pracowały, super. Magazyn pełen. A, mówimy po prostu o budynku tym. A, bo ja nie mam gdzie znosić kamienia. Musimy tutaj osobno na razie, chociaż może bardziej tu. Dobra, zbudujmy tutaj magazyn. A właśnie to mogę. Dobra, to też zbudujcie. No i to już ten dobrobyt nam jakoś leci do góry. Brak surowców, ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale ten rynek, moi drodzy, jaki jest piękny. Czemu ten dom? Ten dom no już tak nie musiał być idealnie praktycznie za, ale niech już będzie, okej? Czemu wy jeszcze nie skończyliście tych namiotów tak na dobrą sprawę? To jest inna kwestia. No, ale powoli rozwijamy nasze piękne włości. A, no ja dalej nie ogarnąłem. To. Dobra, 0 na 8 frekwencja. Nic nie zużyto w tym tygodniu, ale chociaż jest 0 na 8. Może oni... Co się muszę... Nie, no ja nie muszę nic robić. Oni mogą sobie... A, bo to tylko... Znaczy, no bo to tylko plebejusz w sumie będzie korzystał. Nie, no pani jest zadowolona. Nie. W teorii działa. 0 na 8 jest zamiast 0 na 0, więc jest całkiem cacy. Miło i przyjemnie. No. Także tego. To jak się wybuduje, to tutaj musimy zrobić, żeby te ciosane kamienie były kładzione. No, możemy je wykorzystać tak naprawdę do różnych dekoracji. Akurat się to zrobiło teraz. Więc no ciosany kamień w pierwszej kolejności. Ewentualnie też zwykły kamień możemy tu kłaść. Ewentualnie tu może iść węgiel. I ewentualnie na razie to tyle. Później będziemy myśleli, co innego mógłbym tam wrzucić. Nowych opowieści mam słuchać. Co to za opowieści? Pierwsza piekarnia. Dziś rano pyszny zapach unosi się na ciepłym wietrze. Ku uciesze i zadowoleniu mieszkańców wioski. Pierwszy bochenek chleba z twojej wioski jest już wyjęty z pieca. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No dobra, więc... Chleb tutaj powiedziałem, że możecie też już sprzedawać, nie? Tak, jagody i ryby są, chleba jeszcze nie ma, zwykłe ubranie i przedmioty codziennego użytku. No, no tak tutaj widzę, że hajsowo jest problemik, ale widzicie, jakie zadowolenie ogromniaste, mimo że podatki są pobierane, to co? O, minus 25%, oj to. Chłopi niech wiedzą, że muszą walczyć o to, żeby dostać rangę plebejusza, wtedy będą mniejsze podatki płacili, prawda? Muszą się starać, no. Muszą być zmotywowani do tego, żeby chcieć awansować. Bo bez tego to klops totalny. Dobra. Trochę już tam się domów ładnie rozwinęło. O, zdarzyło, ale to po prostu zapisywało. No tak ciapają te domki, nie? Byśmy musieli jakoś tak
chyba jakieś dekoracje stawiać, żeby blokować trochę mieszkańców przed budowaniem, gdzie popadnie swoich domów. Chyba żebyśmy się bawili w jakieś tutaj wyznaczanie konkretne, bo ten pędzel można zmniejszać, zwiększać, no ale to też jest takie już... Komu by się chciało, nie? No już jest przesada moim zdaniem. No ale... Idzie... Znaczy tak ci kupcy ostatecznie mało kupują, nie? No bo... Znaczy... Mogę mu sprzedać... Aha, bo maksymalnie... Aha! Bo to chodzi o to, że ja muszę rozwinąć mój ten pewnie, tak? Bo to jest to rozwijanie. Gdzie to tu jest? Poziom drugi... Tak, maksymalnie 50 mogę sprzedać. A tutaj 25. Okej, okay, kumam. Dobra. Wiedziałem, że w sumie ulepszę tutaj jakieś szlaki handlowe, ale tak sobie nie pomyślałem, że ulepszenie właśnie wpływa na to, że wtedy można więcej czegoś sprzedać. Rzeczywiście, chyba teraz więcej jagódek może... Czy już mamy problem jagódkowy? To jest inna kwestia. Jak mamy problem jagódkowy, to trzeba będzie znaleźć kolejne jagódki, które są tutaj akurat. Albo... No chleba mamy. Co mamy tyle chleba? Tyle wyprodukowaliście już chleba? Co wy, gruby ból, wy naprawdę tyle chleba już zrobiliśmy? To weźcie go, dostarczajcie. Tu jest zero chleba. Halo! Kurde, dostarcz ktoś chleb. Ile tu osób pracuje? Ja tutaj muszę więcej tragarzy dorzucić w takim wypadku. No chleb nosić, kurde. Czy tu mi kogoś brakuje? Bo tu sobie nie spojrzałem na to. Tak, pewnie, że im brakuje. Może to jest problem. Dobra, tu jest... Teraz już nikogo nie brakuje. No i jeszcze też postawili ten większy domek i to już tak centymetry od tego ryneczku. No i tak popsuli. Kurde, płot wchodzi już tutaj w ten namiot właściwie. Aj, wzięli i popsuli, no. Jak zwykle. Jak zwykle. Tak to już z grubymi bulwami jest. A węgiel? Tylko, że nie mamy teraz ludzi. Ale to mogą być chłopi na szczęście. I ten trochę zadowolenie, ale pierwsze piekarnie to na chwilę nam dało tam ileś. No bo teraz jest plus 9, ale to spada. Nie wiem, plus 10 może było, może plus 20. No i to nam będzie spadało teraz, no bo te podatki weszły większe, wiadomo. No ale... A jak rozumiem, węgla nie będzie, bo nie ma robotników. A już poczekamy na nowych, nie ma sensu mi się tam majtać, że zabierać z innych budynków i wrzucać do tamtych. No ale uznajemy, że to już działa raczej. Tak, frekwencja 1 na 8, no, ktoś tam chodzi. O, pojemność, zużyto w tym tygodniu 1. No, może oni się wstydzą. Może, no, albo za słabe rzeczy im tam serwujemy, oni jakieś piwsko by chcieli, a nie jakieś głupoty. To też jest inna kwestia, nie? Czy ja tutaj, no tutaj już jest zbudowane ładnie, jak rozumiem, strefa mieszkalna, no to jest bardzo wysoko. No bo tutaj się ludziom wszystko podoba. Prawda? Tylko ten hajs mógłby być troszkę lepszy. No ale to już na to nic nie poradzimy. No, czy ja mogę sprzedawać chleb? Sprzedaj im... Nie, komu mogę sprzedawać chleb? Dopiero tutaj trzeci. A, mogę odblokować ten szlak. Dobra, to odblokujmy i mogę tutaj sprzedawać chleb. No dzików to nie mam za bardzo. Narzędzie jeszcze nie wytwarzam, żeby sprzedawać. Bo z dzikami jest problem. Piwo mógłbym sprzedawać im. Miód. No w sumie to też można tam będzie jak to ha. W klasztorze, czy to był osobny budynek do tego? Teraz to nie wiem, ale zaraz zobaczymy. No mógłbym... O, dobra, robotnicy się rozwinęli. Mógłbym ewentualnie pomyśleć o sprzedaży chleba. Sprzedaj wszystko powyżej, ale damy tego trochę więcej. Ten chleb niech siedzi. Powyżej załóżmy 75. Tak, sprzedaj wszystko powyżej 75, jeśli chodzi o chleb. Czy czegoś, no kamienia mamy dużo, ale ja tam nawet nie wiem, czy sprzedaj wszystko powyżej. Nie wiem, co to było, ale jakieś osiągnięcie, czy co to było? Czy to było poza grą w ogóle, takie pdym? Może dajmy 90. Sprzedaj wszystko powyżej 90. I to tyle. Czy komuś... To gładki kamień, ale zwykły kamień. Ostatecznie nikt nie chce zwykłego kamienia. No to ustawiłem sobie... Czy jestem ślepy? Nie, no nikt nie chce. No, to ustawiłem sobie, żeby tam... Może kiedyś ktoś przyjdzie, jakiś tam człowiek z lasu i kupi ode mnie kamień czy coś. Kto mu będzie bronił? Tak na dobrą sprawę, nie? No, a moi drodzy, dobra, ale...
myślę, że na dzisiaj nam styknie. Troszkę ją rozwinęliśmy, bo jestem dumny przede wszystkim z tego ryneczku. Więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. To ostatecznie był ostatni materiał sponsorowany z Foundation. Szczerze nawet nie wiem, czy ten też powinien być sponsorowany, ale uznajmy, że jest. I oczywiście ja jeszcze chętnie sobie pogram, więc nie ma problemu. Jeśli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić oraz komentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!